Polska Orkiestra Świątecznej Pomocy przyzwyczaiła nas już do tego, że dzieją się rzeczy niezwykłe. Niezwykłe potrafią też być aukcje, podczas których można kupić oryginalne przedmioty. W tym roku można wylicytować dom. Paweł Jędrusik. Taki dom można sobie wylicytować w ramach aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przewozi się go w całości i gotowy stawia na działce. Jest to dom wakacyjny Breeze, całoroczny. Ma 35 metrów powierzchni zabudowy, 26 metrów powierzchni użytkowej plus 6 metrów antresoli. I ten dom, który przygotowujemy na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, będzie w pełni wyposażony i gotowy tak naprawdę do postawienia. Na taki pomysł wpadła firma Keno. Produkcja domu dla zwycięzcy aukcji już trwa. Licytacja także ruszyła i zaczyna się od kwoty prawie 100 tysięcy złotych. Pomyśleliśmy, że tegoroczny temat finału, czyli płuca po pandemii, to też jest cel, który łączy tak naprawdę i grupę Keno i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Stąd też chcieliśmy te nasze cele połączyć. Pomyśleliśmy o wystawieniu takiego domu ekologicznego, właśnie, który tutaj Państwo widzicie na naszej hali produkcyjnej. 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 28 stycznia i będzie przebiegał pod hasłem Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych. Mamy klepniętych 1685 sztabów na całym świecie, 101 sztabów poza granicami Polski. Będziemy grali na biegunie północnym i na biegunie południowym. Na biegunie północnym będziemy grali z białymi niedźwiedziami. W ubiegłym roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zebrała ponad 240 milionów złotych.